życie spokojnego taksówkarza. To jest to. Jadę zapisać się do korporacji. Zgłosić swój udział w misji dowieść człowieka do celu. Zobaczymy, może jeszcze kogoś po drodze zgarnę. Będzie fuszka. No i się sam, żebym wolnych przewozów nie robił. Fordzik elegancki w skórze. Zadbany samochód. Nie, żeby coś ten. Zegary, wszystko. 5000 km tylko przejechane tu. Na liczniku. Nóweczka. Tylko takim wożę klientów. Kiedyś chciałem być, kurde, szefem. I jestem teraz szefem w swoim własnym samochodzie. Prowadzę życie człowieka wolnego. Nikt mnie nie śledzi. Nie, jest wszystko w porządku. True Taxi. Ciekawe, czy jest Paul. A zresztą, jak z nim wożę, to muszę na pół dzielić kasę. O kur... Ten drzewo wyrosło nagle na środku drogi. Nie jest prawidłowo tu. Skóreczka naciągnięta na kierownicę. I możemy jechać w przód. Nic nas już nie powstrzyma przed dowiezieniem klienta do celu. To True Taxi, oh, oh, oh. True Taxi, True Taxi, zapraszamy. Jasiu Klajs i Paul Goodman, dzwoń teraz. Taka reklama radiowa. No już jestem blisko. Tu, w prawo, tam. Ojo. Kurwa, rzucę. Fluktuacje jakieś. Patrzcie, jakieś jak pijany. Oj. Get out. Otrzymujesz pieniądze za podwiezienie taksówką. No już kurde, jestem gotów. Czekam na pierwsze kursy, idę pod bank zobaczyć. Tu czerwone światło, stajemy. O, po lewej ktoś. Klient pierwszy. Halo! Halo, panie! Halo, panie! Panie, słyszysz mnie pan? Słucham. No podwiozę cię. Po taniości. Zamów tylko taksówkę. Janek. Kto to? Paul, to ty? No, Paul, to Janno. Paul, dobra, to cię nie kasuje. Nie wiem, co znowu. Pol, co się stało? Pola jeździ cały czas z Minato, na stażu jak... Co ty tam za radio puszczasz? Weź to wyłącz, nie smuć się tak. No, bo ja tak sobie szedłem i sobie tak kłóciłem. Czekaj, bo ktoś krzyczy. Halo! Czeka pan. Zamówiłeś człowieku taksi, to, że tak się drzesz. Tak, zamawiałem. Jedź. Chwila. Muszę tu zgłośnić ten, normalnie taksi. No dobra, Pol. Nie, zajęte, Pola wiozę. Pol, mów do mnie. O, dobra, już. Kto to mówi tak głośno? Cały czas ona była z Minato i tam jeszcze zostawiła. Co to znaczy, że wtedy, kiedy mówiłeś, że ona jeździ, to ona jeździła na Minato? Z Minato jeździła. No, mówię. Że pyta.
Coś słyszę, jakieś głosy. Też je słyszysz? No bo wchodzą. Wchodzą i po prostu... Do taksówki nie wchodzą? Czekaj. Nie no, wchodzą do życia, wiesz? Gdzie? No czekaj. No. Może w bagażniku ktoś siedzi? Z wydechu to może tak? Ja się nie zgadzam, żeby nam ktoś wchodził tutaj. No, ona tak cały czas była na tym stażu Minato, wiesz? Mówisz. Ja na początku w ogóle, to było tak, że ja do niej, że ja dzwonię do niej. No. I nie odebrała nawet ze mnie. Mhm. I ja jechałem akurat z Tomem w radiowozie. Czuję. Widzimy auto Minato. No. I z niego wysiadła Pola. A kim on jest, ten Minato? To jest policjant? To jest policjant i to jest jej dawny adorator. To co, jedziemy na komendę? Kosę tam zrobić mu? No chyba tak. Mówię ci, to było masakryczne przeżycie dla mnie. Ja tam jadę w takim razie. Zostałem w ogóle adwokatem. Tak? Już nie jesteś prokuratorem, policjantem, medykiem? Medykiem? Czasami coś tam robię, nikogo nie ma. No, jak nikt nie... Prokuratory zrezygnałem, ponieważ jest związana z policją, która jest cała skorumpowana. Tak. Więc nie będę tam robił. Zostałem adwokatem, nie bronił ludzi. Wczoraj obroniłem majeczkę. Miała iść do więzienia i tylko zapłaciła mandacik. Tak. A za co majeczka? To łobuzuje? Bo napadała na prostytutkę z Batmanem i powiedziałem, że Batman ją do tego zmusił, że poszczeliła do policjanta, bo miała krzywe palce i tylko... Ale ona ma krzywe palce. Przecież no widziałeś jej dłoń. No właśnie. Dlatego mówiłem, że ten, że została. A, to fajnie. Adwokatem. No. Może ja bym sobie jakąś fuchę znalazł. Kurde, możesz będziesz moim stażystą. Kurde, stażysta adwokat. To musi być nudne, to adwokacenie. Nie no, co ty, kłócisz się z tymi policjantami, detami. Ja jeszcze odnalazłem lukę w prawie. Jaką? No jeżeli ci powiem... Dobra, w każdym razie masz... Ale ja mam wylew. Kodeks... Boże, jakie ja mam wylewy. Czy to jest normalne? Ja też mam. Właśnie, co się dzieje. W każdym razie masz taryfikator i masz kodeks karny. No. I w taryfikatorze oni tam go robili na nowo i dawali kary po 60 miesięcy. Tak. Ale w kodeksie karnym masz kary do 15 miesięcy, 25 miesięcy. To jak oni dawali za 60? No właśnie, no bo zmienili taryfikator i inne są kary w kodeksie karnym, a inne w taryfikatorze. Oni przyposługują taryfikatorem. Tylko, że w kodeksie karnym pisze, że kodeks karny jest nad taryfikatorem i nie mogą być na tyle do więzienia, więc muszą ich postawić na krócej. To jest taka luka. Nieźle. Ciekawe, kto ją zrobił. Chodź. Myślisz, że jest ktoś? Trzeba zapytać, czy jest Minato. Halo! Co ja mam wywołać? Halo, panowie policjanci, halo! Halo, jest tu kto? Halo, policja! Co za ziomek? Policja! Halo! Policja! Halo, słucham. Halo, czy jest tu pan Minato? Nie ma. Nie ma. Słucham. No to nie ma sprawy, kurde, załatwione, chodź, Pol. Pol? Sprawy wyjaśnię. Pol, musisz prowadzić, wiesz? Czemu? Bo ja muszę pizzę do schowka wsadzić w samochodzie, wiesz? Czekaj, a ja ci mogę dać, ja mam pizzę też? No, ja muszę taką ciepłą zrobić. Ale czekaj, masz, tutaj, zjedz sobie. Rzuciłem, patrz, leży. A, leży. No i z ziemi mam jeść? Weź, Pol, czy ty mnie szanujesz? No co, no w pudełku jest. Gdzie ona leży? Ci wrzucę. Masz, w taksówce. Chcesz do nuty jeszcze do tego? Nie. Prowadzisz. Do smacznego. Czekaj. O Boże. Prowadź, Pol, a ja pizzę wsadzę do schowka, ok? Dobra, smacznego. Ja do niej zadzwonię. Halo? Halo? Polań, kochanie, gdzie jesteś?
Gdzie cię obgadywałem? Gdzieś mnie nie było przy ciuchach. Paul? No bo jeździła z nim, chciałem z nią porozmawiać. Co się stało? Z kim rozmawiasz? Wsadziłem pizzę do schowka. No wiedziałem o tym, ale mnie to tak przybiło. Nie wiem. Z kim ty rozmawiasz? Żebyś połącz do rozmowy mnie, Paul. Przyłącz mnie do rozmowy, Paul. Ja ci powiem, czy ona mówi prawdę. Czekaj, dam ci na głośny. No daj. No, Pola, no ale to... Bo jak tam chciałem wam jechać, odjechaliście nagle. No ale przecież ty sobie poszedłeś. No, mówiłem, czekałem, pytałem... Paul, powiedz jej, żeby nie odwracała kota ogonem. Czekać, pojedzie się na Morrison. No, ale była akcja. No, pytałem się was, no, po tej akcji cały czas, no. No, ale co chwilę... Paul, trzymaj się linii, bo zginiemy. No, dobrze. No, teraz masz nową akcję, czy jesteś wolna? Ja teraz, wiesz co, ja nie wiem, czy ja nie pójdę spać. No, aha. Widzisz? Takie są kobiety, Paul. Nie ufaj jej. Co się stało? Nic, no bo no, chciałem trochę czasu z tobą spędzić, bo w ogóle z tobą prawie czasu nie spędziłem. To jest narzeczony, Paul. Brakowało tego. No, no ale jak idziesz spać... Dorian do mnie dzwoni. Nie będę cię zatrzymywał. Nie, coś chcę brzydkiego robić. No to czekaj, możesz podjechać tu pod ciuchę. Halo? Dobra. Dzień dobry. No co tam, Dorianku? Co pan robi? A, wożę ludzi taksówką. No, musimy złapać klientów, bo ja uczciwe życie teraz prowadzę. No, jak uczciwe? No, najbardziej uczciwe właśnie. Czekam na klientów pierwszych. Ja myślę, że ich można wywieźć, porwać. Nie, nie można. Paul, złapmy klientów uczciwych. Urwało. Złapmy klientów? Mówię, że fajnie są, uczciwi klienci są super. Można zarobić 1000 i 5000, zależy kto ma ile kasy, gdzie go wieziemy. Aż tyle? Zapisałeś się tam na taksówkarza na postoju? Tak. To weź się zamień ze mną, bo może dzwonią. No właśnie. No. Zjadłeś tą pizzę? Podjedź pod ciuchy. Postaniemy pod tym, pod... Ale pod ciuchy podjedź, tam jest pola. A po co pod ciuchy? No i co, a czy no niech zamówi taksówkę, powiedz i zamów taksówkę. Tak jak sorry, to czekaj, to mi się, przełącza mi się rozmowa. Weź tam, no pod, gdzie jedziesz, zawróć się. Pod ciuchy, ja mam specjalną trasę. Kurwa, ty po prostu napijasz mi więcej hajsu. Powiedz, żeby zamówiła taksówkę, kurde, bo ja nie będę no, za darmo przejeżdżał wszystkiego, zawsze to samo, kurde. Pola, jesteś tam? Możesz nacisnąć guzik ten, taksi na tym, na tablecie, bo tutaj... Tylko nie ja możemy nic tego nie zarabiał. Kurde, taki mam zamiar. Naciśnij no tam podjedzie, to dostanie hajs. Tu są ciuchy? Nie, gdzie są ciuchy? Gdzie my jedziemy? No, kurwa, no. Kurwa, przecież są w drugą stronę te ciuchy. Czemu nie mówisz, Paul, że źle jedziemy? No co ci mówię, że źle jedziesz, a ty jest dobry, że mamy każdą trasę. Nie może być napadu na bank. Za bank jest co tydzień. Co przyjadę do miasta, to jest napad na bank. Muszę uczciwie teraz popracować. Jeszcze żaden nie wyszedł, tylko strata kasy na niego. No jak jedzie? Ty go robisz? Kurwa, Cwelu, goń się! Przepraszam, to nie do ciebie, to jakiś koleś mnie próbował tutaj. Wiem, że nie do mnie. Rozumiem. No, jestem zawodowym kierowcą, nie będzie mi tutaj mówił, jak mam iść. A, koło ciuchów. Ale jesteśmy. Koło ciuchów? Halo? Halo. Pola, czy ty wezwałaś taksówkę? No, to wsiadaj. Nie chcę, żeby wezwała taksówkę. No to wsiadaj. Ale to chwilę, bo ten... mi na to zniknął, a auto zostało. No to dobrze, że zniknął. A masz kluczyki do niego? Dorian? Mhm. Zamów taksówkę, jak chcesz wsiąść. Chyba se żarty robisz. Dorian, ja zamówiłam taksówkę, to moja taksóweczka. Pola, wsiadaj. No nie wiem, czy mi się zalicza teraz, czy nie. Zalicza ci się. Zaliczasz. Nie wiem, czy mi się zalicza. Dokąd panią Polę zawieść? Dobra, nie pierdol głupot, jedź po Hacking Device'a. Nie jadę po Hacking Device'a, Pola, gdzie się zawieść? Długa na rebelię. Kurwa, to zrobimy tak. Ja miałem porozmawiać z nim, a ty gdzieś tam wozić ją chcesz. No to zrobimy tak, wyjdziemy. Dorian zamówi taksówkę, pojedziemy na Hacking Device'a, jak tak bardzo chce, ale musi zamówić taksówkę.
a Pola wsiądzie jako druga i będzie rozmawiać. I wtedy Pola nie zapłacisz nic za taksówkę. Zamawiam taksówkę. No. A kurde, nie zapłacę wtedy? No dobra, to ja mam wysiąść. Wsiadła do pojazdu, okej. Okej. Ej, ty możesz ze środka wezwać taksówkę, tak? No wezwałem. Dobra, kurde, to jest jakaś droga się... Ktoś przebudował miasto. Kurwa, gdzie ty jedziesz? Cicho tam. Bo ja nie zapłacę na ten kurs. Cicho tam. Nawijanie pieniędzy? Gdzie pan nas... Kurwa, moja głowa. Spokojnie. Ale jak ja mam was dowieźć na taksówkę, jak mi się pizza w schowku robi? Jak mi się zrobi, będę musiał jeść, to nie dam rady. Ale to będziemy musieli na chwilę pod ciuchy podjechać. Ja przejmę. Bo ja będę musiała klucze oddać mi na to. Długa. Jak? Jedziemy napadać. Już na jedziemy po tego. Bo już zostam. Już jedziemy po Hacking Device. Nie będę stał w autobusie, popierdoliło cię. Chyba ten plan z autobusem. Nie będę stał, już drugi raz stałem. Pół godziny nad tym jebanym no, paintry. I cię porwał, kurwa, Dominiczek, frajer. No bo nie miałem broni, kurwa. Dałeś się porobić zrobić Dominiczkowi. Nie dałem się porobić, tylko policjant zabił. Ogonem radiowozów musiałem uciekać. Nie miałem broni, co miałem zrobić? Powiedziałem ci, że nie mam broni, ktoś ty mnie napadnie. To a ile płacisz za ten kurs? Jak to ile płacę? No ile za ten kurs? Jeszcze daleka bank droga robimy tam jest. No ale za kurs muszę skasować, nie? Pojedźmy moim. Powiedz ile dajesz. No nie, bo tu taksi musi tutaj, wiesz, no musi mieć rozliczenia jakieś. Powiedz ile dajesz, tu nie było lewo. Lewo. Wiedziałem właśnie przez krzaki. Ale ja słyszałem, że macie fajną piosenkę. Kurde. Jak jeździcie taksi. Czasem mamy. Bo ja bym chciała ją... Dorian. Lewia, ile płacisz? Prawa. I... To najlepszy klub, kto nie wierzy. Powiedz ile płacisz za kurs, bo ja muszę wiedzieć za ile jadę. No przecież ty licznik tam chyba tyka, nie? No licznik tyka, nie? Ale wiesz. No to... Panie, za tyle... Tysiąc! Za tyle to mnie się nie opłaca w ogóle wystartować. 5000, jedź. A za 5000 to mogę pojechać. Ale przecież, robisz ten bank czy nie? No ja jestem taksówkarzem, będę pod bankiem czekał w taksówce. To ci nie wyjdzie, bo cię zgarną. Jak mnie dowiadę do środka taksówką. Spokojnie, jestem adwokatem, nie zgarną go. Nie, to ja zrobię inaczej. O kurwa, co się dzieje z tą drogą? No gdzie pan jest? Bo się droga skończyła nagle. To jest nabijanie pieniędzy. Czemu się droga skończyła? Co? Nie ma takiej opcji. Gdzie my jesteśmy? Muszę na mapę spojrzeć. Jedź pan nabija. Czekajcie, wyciągnę. A nie, frajera pan tu nie masz w aucie. Nie no, muszę z powrotem jechać i w prawo. Dobra, ja się dorzucę ja trochę do tej taksóweczki, no. Nie, Pola, nic nie płacisz, kochanie. No. Co to za no kolesiostwo? To nie będę każdał moje narzeczonie płacić mojej własnej firmy. A przyjacielowi każesz płacić? A to już jeszcze ci kłaże, ona jest moją pasażerką. Ja kurde liczę normalnie jak przyjaciół, jak tego, jak ten, a... Jak kogo, bo ciebie ten... Dwa... Normalnie liczę. No nie. Żeby zarobić liczę. Nie, bo to gówno. Pojedziemy, zobaczycie jak to będzie na ten napad. Będzie taki, że wszyscy na minusie będą. Nie będzie nikt na minusie, bo jest plan i Paul go umie wykonać dobrze. Tapnij ten ring, ja będę tam siedział. Możesz mi w jest autobus i blokuje tunel cały. My tak, jedziemy, tak. Jedziemy prawą stroną, po wyjeżdża autobusem, wsiada do nas, jedziemy. Jak ja mam tą taksówką niby uciec przed policją? Ale nie wiem, no podstawiam nam wana. Nie, bo ej, taksówkę. Słuchaj mnie, cicho bądź. Ja się pojedziesz ze mną tym, pojedziesz autobusu. Wiesz gdzie jest tunel, Jasiek? No wiem. Tam, na tym tunelu, jedzie wtedy autobus, wyjeżdża na nasz znak. My przejeżdżamy prawą stroną, on zablokuje całą drogę. I auta, radiowozy nie przyjadą. Ciekawe. No a co się z Polem stanie wtedy? Pójdzie do więzienia? No, nie no, na Paula czekamy. Zatrzymujemy pojazd i połączy się, a na się do nas. Ja tam będę sam? Znowu tam będę sam? No nie będę sam. No dobra, ale gdzie w tym wszystkim jest moja taksówka? No jak gdzie twoja taksówka? Ja pod tam taksówka. Na garażu. Ja muszę na... Krystian, dzięki za donate'a. Dzięki wielkie. Będziemy tu 2 godziny zjeżdżać. Gdzie my jedziemy? Dobrze? Nie. A dobrze. Dobrze. Powiedzcie mi, czemu ja prowadzę? Aha, bo kasuję was za ten, za kurs. Chciałem się bawić w taksówkarza. No, to jest ciężka robota, bo to trzeba prowadzić samochód. Pol, weź sprawdź jak pizza w schowku. Mikrofale sobie zamontowałem, okay. Mały piecyk. Pik. No jeszcze 2 minuty. No, też tak właśnie czuję, że jeszcze chwila jej została. Pizza, picunia.
Taka dobra. Tego mi było trzeba pewno. Zaraz będę. Idę do bagażnika, zobaczyć, czy jest coś do picia. Weź tam siedzenie dobrze podnieść. Pola, a co u ciebie słychać, co? A byłem dzisiaj na stażu na policjantce. Tak? I trochę akcji mieliśmy, no, trochę strzelałam. A co tam u dziewczyn? Też są pan policjantkę? Dziewczyn? Majeczka na policjantkę? Nie wiem. Z Majką ostatnio słaby kontakt mam. Majka ostatnio wypięła się na wszystkich. Tak? Nawyzywała ich, tak. I ostatnio porwała mi na to. Co ty gadasz? Łobuziara się z niej zrobiła. No, łobuziara się zrobiła jeszcze dodatkowo ostatnio gadała na Natalię. Nie wiem, czy Natalię poznałeś. No, Natalię, tą policjantkę. Nie, Natalia Sullivan. Nie. A, Sullivan. Natalia Sullivan, Natalia. No. Gdzieś tam... Była żona Toma. No. Dzieli rozwód. Tak? I Natalię, no, obgadywała cały czas. Ja nie wiem, co się dzieje w tym mieście. To jest takie miasto. Co tam za jakiś... O kurde... Ja bym nie nazwał... A, tłumik, kurde, dziurawy. Ja bym nazwał to miastem raka. Czekajcie. Wydaje mi się, że w prawo. Dobrze prowadzę? Tak, herbatka. Tak. Herbatkę wyciągnąłeś z tego, z bagażnika? Mhm. Ja mam, kurde, Polaris. Polaris! Zimno. Picie mam. Polaris, to ze stonki. Ja się na sekundę zdrzemnę. Na kolanku spokojnie. No, pojebało cię, Batman. Oprzeć możesz główkę. A jeszcze lepiej, zaraz mogę odpiąć spodnie. I, kurde, Dorian, co tam u żony lepiej powiedz? No właśnie, żeby to Epka usłyszała. To co usłyszał? Powiedz coś, to masz, kurwa, przejebane. Tak, no, nie powiem. Ja mam tu kamery. Co firmowe są. Jakie? No i gówno, to wyłączę. No teraz to wyłączę, ale to się nagrywa, wszystko już poszło. No jak się nagrywa? To już wszystko poszło. To się automatycznie poszło, nagrywa na serwery firmy True Taxi. Czemu w prawo? Nie w prawo, co ty gadasz? No w prawo, ma rację. Gdzie ty jedziesz? Kurwa. No do końca ja i... Ja nie zapłacę za ten kurs, nawet jeśli nie, kurwa, nie będę za to płacić, nawet nie ma takiej opcji, w lewo teraz. Jak masz drogę, to w lewo. Kurwa. Przecież ta droga krzyżuje się z tamtą drogą. No i tu gdzie? No i prosto. No długa. Gdzie? Cetą. Pod mostem? No. Cetą. To gdzie my jedziemy? To ja nie wiem, gdzie my jedziemy. No do Los Diablos. Po co do Los Diablos? Po Hacking Device'a. A to gdzie ja jechałem przed chwilą? Co tam jest? Skup samochodów? Złomowisko. Boże, pomyliło mi się. Chciałeś złomować taksóweczkę? Firmową? Nie, no co ty, ona 2000 kosztowała. Żeśmy się z Polem musieli zrzucić. Dokładnie. Jeszcze nie dostaliśmy dotacji z Unii na kolejne taksówki. I nie dostaniecie. Tak to nie. Czemu? Ty nie spałaś? Całą korporację. No ja się właśnie obudziłam i usłyszałam jakieś takie dziwne rozmowy. Czemu mieliby dotacji nie dostać? No bo burmistrz zarządza kiedyś... dotacjami. Ja kiedyś dotacje pisałam i dostałam. To myślisz, że oni nie dostaną? No, tutaj chyba jest jakieś kolesiostwo. O, wyczuwam pizzę, czuję już taki zapach ze schowka. Biela, bo jak tutaj się nazywa firma? Ja się upolam, otworzyło się i jebnęło mnie w kolano. Pol, przesiądź się, bo ja muszę doglądnąć ją na sam koniec. Nie jest jeszcze gotowa, musi zapipczeć. Kurwa, ale mnie już w kolano jebnęło, otworzyło się tutaj, Sławek. No. No to nie, bo mi się zakalec zrobi. Kurwa, zakalec mi... Ciasto drożdżowe jest. Może się zrobić zakalec. Jeszcze nigdy mi nie wyszedł zakalec z pizzy. Nie, to trzeba zrobić, żeby wyszedł zakalec z pizzy. To trzeba się postarać. A ja wziąłem taką Giuseppe ze stonki, tam gdzie Polaris kupujesz. Kurwa, ja Giuseppe, pizza italiana! O, słyszę jak pipczy, zaraz jestem. Chowam się do... Gdzie ty tam chodzisz pod ten... Tutaj w waszej taksówce jest dużo skrywek. A macie Narnię? Chyba to tylko jak zapłacisz 100 tysięcy. Skąd on te ściutce wyciąga? Ja nie wiem, może to w tym, w bagażniku mają jakieś przejście wzajemne. Co to jest? I on wszedł. Firmowa True Taxi w końcu, no. O kurde. Myślicie, że jesteśmy jakąś zwyczajną firmą taksówkarską? Mamy tradycję.
wozić taksówką. Legia Warszawa. No dobra. To najlepszy klub. Mamy jestem. Mamy tradycję. Gdzie? Wozić taksówką. Jedzie do nas już. A, okej. Okay. No, mam. Idealna jest. Ze schoweczka. Że wiecie co? Co się stało? Na ile robisz? Ja wstawiam na 8 minut. Ja na 14. Na 20 stopni. Na 14? Mhm. Ja na 8 wstawiam. To jesz. Nie zrobioną pizzę. Piekarnik. 230. 14 minut. Chrupka. Posłuchaj. Ja chyba 8 minut wstawiam. Ale weź się podziel, co? Nie. No to czekaj, ja ci do auta wrzucę. Masz, w aucie. Macie w aucie. Taka pizza, dobra. O, dzięki. Zjadłem. O, dobra. Polciak, chcesz pizzę? Mm. Masz po pizzę. Chrupka. Miałem takiego klienta, Krystiana. Nie, kurde. Krystian mi zarzucił ten. Dodatkowy napiwek mi dał Krystian, wiesz? Ile? A, 8 akurat. No i co? 8, tam 7. Żeby było, nie? Smacznego wszystkim. Kupujesz hacking device'a? No chyba ty. Chodź, zobacz. No jak chyba ja. Dobra, ja kupię. O kurwa, skąd ty to masz? Ja też to mam. Co ona ma? Dostałam. Jak to? Co to jest? Dostałam. Dostałam kasę dał. I broń. To chyba nie dobrze, że dostałaś. Nie wiem. Coś myśmy się ministrami zamienili. To chyba nie jest dobrze, że to dostałaś, wiesz? Od Tomcia. Ale mi to się podoba. Musisz ze sprzedu. Nie, to się idź na tył. To wysiądź ci pola wszędzie. Pola, wsiadaj szybko. Już. Kochanie. Widzę, ta pizza spora. Mogę jeszcze kawałek? No jest, często się. O Boże, ale głośno. Ja mam tylko jakieś papierki znowu po chipsach, wiesz? Ale w taksówce nie jadłem. Dobra, dobra. Keczupowa. Chwila, może jeszcze jakieś resztki są. Kurwa. Ja dziś wyjątkowo jem w samochodzie. Normalnie bym nie zjadł. Ale że jestem głodny, tak to sobie normalnie robię przerwę, tak z 10 minut. Rozumiem. A tak, tak, tak. Wiesz co? Dzisiaj dajcie idę. Dajcie FC znać, gdzie jesteśmy. No, diablos. Ty, ja się idę dzisiaj, nie? Idę. I fanki spotkałem. Tak? No. Gdzie? No, w galerii byłem. Ciuchy. Kurwa, ja też spotkałem. I nawet mam zdjęcie, wróciłem. Później ci pokażę. Poka, później. Wyślij mi na tablecie. Dobra. Ja też chcę. Ty to tam. Leszczy kurna. Ja Warszawa. To najlepszy klub. Mamy tradycję. Wozimy ludzi. Taksówką. No, my z polem wozimy ludzi. Nawet. Już od tygodnia. Do znajomych. Fajne, fajne. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, jedziemy bokiem. O, masz. No tak, Pol, powiedz, już nie jedziemy. Powiedz, Pol, ile nasza firma już istnieje? Z tydzień? Dwa? Ja, no dłużej chyba. Dłużej, co ty? Jak ja się z Polem poznałem, to wy już firmę mieliście. Ja ci zaraz powiem. A skąd takie fanki wiedzą, że to jesteś ty, powiedz? Mi się wydaje. Ja wiesz skąd? 18 maja założyliśmy firmę. Jaką firmę? No Trutaxi. Mi się wydaje, że... To my już jeździmy, wiesz. Co, koło miesiąc? Jak koło miesiąc? No niezłe, powiem ci to. Niezłe to mnie. Która? Jeszcze nigdy dziewczyny nie zaczepiły. Która? Co która? No nie pod takim względem, fajnie, że cię spotkałem. Ja? Dzięki. Od dealu. Nie uważał na ciebie. Od dealu. Ila. To jest to zdjęcie. Ja nie lepiej dostałem. Powiedz, Jasiu. Mogę pokazać to zdjęcie? Tak, powiedz mi. Zobaczę. Powiedz mi. Kiedyś, chociaż raz w życiu, zrobiłeś napad na bank. Mówisz taki, że się udał? No.
No kurwa, no nie z tobą. No jak nie ze mną? A ja ci powiem, że tak. Wszystkie napady, które nam się udało, to z nami. Tylko ze mną ci się udało. Chyba tobie ci wszystkie, które się udały, to były z tobą. To może się zgadzać. Ja pierdolę. Włączam ten tablet. Gdzie jest Ewa? Uważaj! Gdzie jest Ewa? Gdzie jest ten tablet? Gdzie jest Ewa? Gdzie, na Boże, kurwa, tablet, gdzie jest Ewa? Dobra, jedź. Zadzwonię to do niej. To ty już jesteś sławny. Nie. No, czy na ulicy rozpoznają? Czy ty, Jasiek, miałeś kiedyś taką? Ale co pokazujesz? To pokazuję. No coś ręką wsadziłeś w gacie rękę, teraz masz gdzie między nogami. O co ci chodzi? Ej, gdzie jedziemy? Już do Lakeside? Zadzwoń do Ewy. No halo? Dzwoniasz do Ewy? Pola zapomniał. No, co tam? No ja to myślałam, że ten. Ja dogadam w ogóle do ciebie, a ciebie nie było już. No, ja dopiero się domyśliłam w momencie, jak odkładam te rzeczy i mnie kurde nie ma nikogo w ogóle. Mam. Poczekaj. Gdzie jesteśmy? Los Diablos. Los Diablos. A gdzie ona? Masz broń? Czekaj. Jasiek? Nie, chyba. Kurwa! Co się stało? Stawiłem Digla w Subaru, a już go nie ma. Debilu, to kurwa, na przetworkę. Robią kokainę, można by ich może opierdolić. Moglibyśmy za nim musimy zrobić, pojechać na, musimy pojechać do sklepu. Ja Pol, czemu ja ci nie widzę na liście, kurde, tych SMS-owej? No czasami nie widać, ja też tak mam. Ale na takiej SMS-owej? No. No. Tak, no jak ty mi widzisz? A wpisz Paul. No nie da się. No to wyślij mi na tym takim komunikatorze młodzieżowym PS3. No to czekaj. Piszę ci SMS-a na komunikatorze. Dobra. Czekaj. Czekaj. Piszę, okej? Okay? Mhm. Chwila, się zapiszę jako taksówkarz. Taką ci wiadomość zostawiam. Dobra. Ja się zapiszę. Dobra. Ten hajs. Powiem wam. Super, super tak jeździć taksówką i sobie ten pizzę jeść. A zarabiasz na tym? Chyba nie. Tylko te 5000, które mi zapłacisz za kurs. No, zapamiętaj ty. Za jaki kurs? Jak ty, jak widzisz, jak dzwoniłaś ty jeździ? Dzwoniłaś do Ewki? No nie, przecież mówiłam, że z Minato rozmawiam. Co mi na to chciał? Pytał się, gdzie jestem. Widziałeś, jak ty jeździłeś, Jasiek? No ja widziałem, no, ale wiesz. To jest, kurwa, słowo się rzekło. Nie, no to jest nabijanie pieniędzy. No chyba cię głowa była. Pol, ci opinię zatrzymaj auto. Jak się nie podoba, to tam jest wyjście. Co jest wyjście? No kurwa, wyjście jest przez drzwi. Musisz zapłacić za liczbę, nie? Nie, posłuchaj, Dorian, ja jestem teraz w robocie. Widzisz? Siedzę i jem pizzę. Długa, jedź ty. Jedź po... 5000 będzie odliczone z nagrody bankowej. No. Dobrze, panie prezesie. Pan prezes tam jepa się niczym nie przyjmuje. Jeszcze mu loda zrób, kurwa. Potrzebuję taką komendę, to co się w tablet wpisuje, że jak wyjdę z tableta, to i tak leci mi tablet dalej. Rozumiesz? Że jak zalt-tabuję sobie w tablecie, to dalej widzę obraz na tablecie, że się rusza. A, kurde, właśnie. Była taka. Też tego nie wiem, jak to zrobić. A to też jest problematyczne. Paul, ty znasz, nie? Taką. Ale co mam zrobić? Jak masz alt-tab, nie? To tablet dalej pokazuje.
to się ale... nazywa? Aha, to tak, to musisz być to... Jak masz zrobić? Coś tam no splash, czy splash? Nie. No pause. Tak? Wyślesz mi to, ja później wyślę tu. Ja to, czekaj, ja wyślę ci to, Janek. Mi też wyślij to. To jest... No pause. Dokładnie. Tutaj wpiszą mi w tablecie. Ludzie. Nie wiem, to jest coś było z oknem wielopoziomowym. Tym, z oknem na pełne ekran, ale... To... Widziałem dziś w ogóle w tablecie klocucha. Oglądałem sobie. Ten kabaret? Nie? Kabaret, kurde. Słoneczny oglądałem patrol go. Z Chinką. No, oglądałem go. Głupia Chinka. Myślałem, że się posikam. Ona jest odporna na wszystko. Nie da się jej zabić niczym. Oni próbował ją udusić, zakładając co ty tu, co ty tu robisz, Chinko? To nie są Chiny. Halo? Co jest, ja Polak? Tego nie widziałem, ale wiem, że wyrzucił coś. Ale tak kanala pewny. Piszę SMS-a. No i co? A ja pizzę dalej jem. Ona strasznie duża, niby taka mała, a duża. No ja musiałem dwa kawałki zostawić. Bo mi się aż nie chciało dalej jeść. Już więcej nie mogę. Dili. Ale dobra, dobra. Dobrze przypieczona. Zobaczę sobie komentarze pod zdjęciem na tablecie. Cię? No ale se nie wyobrażam, jak one cię rozpoznały, te dziewczyny. Przecież mam Facebooka. Masz Facebooka? No mam. Właśnie. Czy ja się czytać SMS-a? No nie. A mam przeczytać? Tak, ale nie na głos. Czekaj. Zwykle. Ty to lubisz na głos czytać. Nie podoba mi się to, często z nim rozmawia i spotyka, a on coś kręci na taką... Musiałem pojechać. Musiałeś mi w trzech SMS-ach to wysłać? Ja tak często robię. Nie dało się w jednym? Czemu ja krwawię? No, no bo boję się, że masz rację, kurde. Słucham. Pojedziesz autem? Znaczy autobusem. Na tym przystanku mam tam czekać, no bo zajebię się tam. To weź Paulę. Pola, pojedziesz ze mną? Tylko macie... Nie, się brandzelować jeden z drugim, tylko być na znak. No będzie... Ale ja nie wiem, czy ja nie pójdę spać. No, dobra. To zaśniesz na przystanku się położysz. No. Autobusy z tyłu. To chwilę znowu będziesz, porozmawiamy sobie. Mogę ci pośpiewać. Kurde, dzisiaj to tyle śpiewów ja słyszałam. Tak? Z Tomem ja śpiewałam piosenkę. Też byłem przy tym. A to, no tak, winę to. No. Ekaniowa. Ej, ale chyba nie było aż tak źle, co? Jaka to była piosenka jeszcze raz? Ale jak kto śpiewał, jak śpiewałaś? Ja z Tomem śpiewałam. No ty ładnie śpiewałaś, tylko tam przerywałaś, bo się wstydziłaś, albo chyba. Nie, bo ja się śmiałam. No. Co tam jak się mówiłeś? Co to za piosenka była? Mi kazali w stalową rurę śpiewać. Ja śpiewałem jak anioła. A jest Maja? Maja podobno ożdziczała. Wcześniej. Ale Maja ostatnio jej odbija, wiesz? Ostatnio porwała mi na to. Ej, co? No ostatnio rozgaduję plotki o Natalii i porwała mi na to. No bo Natalia jest mi na to. No nie wiem, czy zazdrosna Maja jest, ale myślałam, że Maja do Jasia. Jasiu, dobra, nie? Co ja? No, no weź pilnuj dziewczyny. Tak szaleje, jak ciebie nie ma, no. Ja ją sprawdzałem, żeby mi pocałowała w ustka moje ciasteczkowe, tak jak ciebie, jak ty. I co? No i nie pocałowała przecież. Kto nie? Aha. No nie. Olała cię.
to ona jakaś niezdecydowana. Ona jest lesbijką. To by dużo wyjaśniało. Tak już jest takie życie. Fajne panny, lesbijka. Nie, nie. No jak ja broni nie mam, weź mnie tu odwieź do sklepu. Właśnie, ja muszę jechać. No tak, no jeszcze nie ma jednej osoby Ewy. A policja jest? A oczywiście, że jest. Sprawdziłem. Aaaa! Nakurwiamy! Ponieszcie mnie. Żeby nas coś nie uprzedził. No, jak ostatnio. Kurwa, pierdolę, to jak nas znowu uprzedzi, to ja tam no, najgorzej, idziesz kurwa punk obrobić, a już go ktoś obrabia. To takie logiczne. To uczucie, gdy tak ci to robi. To uczucie. Gdy chcesz zrabować bank, ale bank jest już rabowany. Taki komunikat. Ty Jasiek, patrz to. Co? Zobacz, co ja mam w ręku. Nie widzę. I co, dobry? Pa. Ej, ale to widzisz, to taki sam jak ja mam. Wolno z tego strzelać w ogóle. Z czego? Z tego, co masz w ręku. No można. Chcę zobaczyć, jak kogoś z tego zabijasz. Pewnie tylko się popisujesz. Ty, Maja do mnie napisała. O kurde. Ciekawe czemu. Słyszysz? Co? Maja do mnie napisała. Co napisała? Gdzie się spotykamy? Kurwa, przecież na randkę to nie dzisiaj. Co kurwa? Kajcie, zadzwonię do niej. Lubię patrzeć na swoją twarz. Tak rzadko ją widzę. Zmieniłbyś tą maskę albo umył. Przecież jest czysta, dopiero co wypiekłem dzisiaj świeżą. A co używasz do pieczenia tego, bo chciałbym przepis poznać. Na biszkopcie to jest. Na biszkopcie? Mhm. Lukierek taki gotowy kupuje, tylko go podgrzewam. No i jest. Tych mam, no. Muszek to mam, mam kilka narobionych na zapas. Nie chcę zopany w nią. Ale nie chce ci się tego jeść? Ja bym zjadła to z twarzy. No, ale trochę tam podjadą od środka. No właśnie, słyszę. No nie. Halo? Halo? Pol, ubierz się. Hej. Kto to? Słuczko Maja. Czy... Już dzwonię do Maja. Co ty powiedziałeś? Nic. Moje... Jestem ubrany? Mleczko moje. No. Coś innego usłyszałam. No? Co? Syneczku mój Dzień. Powiedział. Dzwonię do Maji, jesteśmy na donatorze, czekamy. Halo, ale to z nami jeszcze Ramirez. Twoją drogą, Maja? Gdzie syneczek się podział. No. Kurwa. Ramirez. Ale jak? No to przecież zakładników nam, no dobra. Ale będzie... Co jest? Ja mam co? Takie no pytanie, czy jak weźmiemy, my tam pójdziemy i będzie jeszcze 10 policjantów, to będzie jeszcze ktokolwiek, kogo możemy tam napaść? Czy więcej nas co nie ma? Nie mogę schować? Dobra, na donatorze czekamy. Żeby się ludzie w mieście nie skończyli przypadkiem. Jak? Czemu się ludzie mają skończyć? No, my będziemy napadać, nas będzie 20, 10 policjantów i nagle nie ma już więcej ludzi w mieście. I skąd weźmiemy zakładników? Nie no, ludzi jest 70. A jak nie będzie żadnych zakładników akurat w banku? No to trochę przypał, bo bez zakładników to chuj. Wołać ludzi można przecież. Ja jakoś tak dziwnym trafem, jak zawsze, jak mamy zamiar iść do banku na ten... napad robić, to wszyscy chcą wypłacić pieniądze. Gdzie ma pasma? Pita! Musimy tweeta napisać. Musimy... Idź wypłacić. Chwila, jak się pisze tweeta? No, nie mam zero na koncie, bo ty mi fundowałeś. Promocja. Ale idź do banku po prostu. Banku. Może kredyt ci dam. Ale napisz, no, poprzeć to. Wypłać do banku. Jedynka. Ale musisz na to dostań. Jasiek. Chwila. Jak piszesz wiadomość, to musisz poprzeć gwiazdka tak. Twitter, gwiazdka Google, no. Tak, no i poprzeć to gwiazdka Twitter. 15 minut. Prowadź. On wie, gdzie znaleźć tabak. Teraz nie tweet. Bata na swoich. Puściłem fake tweeta. O Jezus. Nic. Dobra. Prawie jak... No tak. To, że jedną matkę z tobą robiłem, to ty myślisz, że zaraz jesteś kurwa. Dobra, co się tu dzieje? Gdzie jest moja taksówka? Jedziemy? No więcej robiłeś. Tak. Z wami to wiem, no tego to. Ty, ale ilu was jest? No trzech. No trzech ogólnie, tam jeszcze w aucie siedzi. To jedziemy pod garę. Co tam, Batman? Ludzie! Skąd się tu twoi chłopacy wzięli, co? Co?
To czekaj, może przejdę do ciebie. Co, Dorian? Idziesz do Minato? Ty będziesz wiedział, gdzie znaleźć. No. Nie robisz z nami? Ja właśnie ciekawi mnie. No. Wszyscy wiedzą, gdzie my jesteśmy. Gdzie on jest? Nie robisz z nami? No trzeba za to karać. Halo. Mi się wydaje. Czym ty? Co ty na to? Nie chodzisz. Gdzie jest Dorian? No właśnie nie wiem, słyszę go. Majeczka. Tutaj jest. W domu. Może zali maski. Koni nic nie widzą ze środka. Hej, Złotko. Cześć. Mało się tak fajnie ubrała. Co już nie to mi się podoba, też mi się taki właśnie podoba taki strój. Bo palny cię wykazała. Za dużo to... nas? Limuzynę by trzeba było wziąć. No, za dużo nas, no ale... Nie to robimy jakiegoś napadziku? Majeczka, ty my musimy porozmawiać poważnie. Idziemy pod garaż, pod bank, idziemy szybko. Napadzik zróbmy. No ale to wszyscy czy jak, bo nie wiem. Wszyscy, no a co no? Będziemy strzelać jak coś do tych policjantów. Wsiadaj, Pola. Jedziemy, oni tam mają własną furę. Jeszcze pieniędzy, bo 50 przyjadą. Jadasz? Usiadasz, Pola? Pola! Pola to by tylko chciała z kim innym jeździć chyba samochodem. Taksówka się nie podoba? Już by sprzątałem nie, no nie dzisiaj. Nie, śpiewacie. No właśnie odmarkujcie, nie śpiewacie, zobaczmy, ja ile jest tych zakładników. To nie wiem, tak słuchacie to jakiś, nie wiem. Tak? No, planowaliśmy na pana. Spójrz na moją twarz i powiedz, że jest smutna. Ty, Paul, ale ty miałeś się ustawić gdzieś na tym tunelu. No przecież no to, musi wyciągnąć. No to busa nam wyciągnij. Poczekaj. Schowaj tą taksówę. Koniec. Dobra, 5000. Kogo ty to mówisz? No do ciebie, no weź, nie żartuj, tylko płać. Ale się, Jasiek. Dorian! Ja 5000 przy sobie, gdzie to płacę? Idę do banku. Kurwa, nawet... Weź, daj mi jak... 5000. No nie będzie płacił, bo on ma pieniądze firmowe przecież! Nie płać firmowych pieniędzy. Nie będę płacił. Weźmiemy, odejmiemy z tego, z pieniędzy bankowych. Dawaj to. Dawaj to, bo ci dałem zielona trampę, nie pomoże. No dawaj to lecz. Halo, jak tam promocja? Wypłacają? Tak, wypłacają jak? Oddawaj tą rybę, frajerze. A, Kacperek wesoły. Kurde, tak dokładnie. Kacperku, śniłeś mi się. Ty mi też się dzisiaj na wojnie drugiej światowej, no. Było tak. Dobry. To był dobry sen. Tak, dobry. Witam państwa. Ewka, co ty robisz? Nie wiem, co ty. Ewka, nie wolno z bronią chodzić do banku. Chciałbym wypłacić pieniądze. Ile? No dawaj to, Oleszczu. A chociaż wpłacę. Paul, masz do autobusu. Oddawaj rybę. Oddawaj rybę. Co to? Pana? Rypa. To moja. Nie. Patrz. Co to za skauty tam są? Ja tu wpłacam pieniążki. Halo, panowie. Dzień dobry. I podpis. Dobrze, wpłaciłem 1000 pieniądz. Dobrze, i ściągnąć maskę, no. Jeśli można. Wszyscy ja jakby ściągli maski, to by było miło. Mam je widzi. Chyba się tam nie patrzę już. O mój ryba. Napad. To napad, kretynie. Co my robicie? Napad, jedziemy. Dziękuję bardzo. Czekajcie. Ktoś dostał kulę. Co dostał kulę? Co się stało? Oszuście rypa. Kto to powiedział? Proszę wziąć moją rybę ze mną. Jasiu. Co? Nie zabijaj mnie. Proszę. Nie zabiję cię. Proszę. Chyba, że będziesz niegrzeczny. Proszę. Dobra, weźcie ich powierzchnię. Myśleliście, że dostaniecie 2000 za 1000? No sam się postawiam. To jest grzech chciwości, no, żeście. To jest ryba, to jest... Mogę wziąć ryby? Tak, ryby. Nie, proszę nie brać mojej ryby. Ryba. Nie, to nie, moja. Że to jest kurde napad. Weź go. Pol, jesteś tam? Tak, jestem. Też tu jestem, jakby co. Proszę mnie... Panie. Proszę. Proszę dać mi rybę. No mówić ty. No wiem, wiem, zaraz jadę. Ty, do... Panie ma zamaskowany nietoperzu.
Kiedy możemy używać urządzenia? Już używam. Panie. Tak? Pana, Z parteru? No nie, no zawsze sobie ten. Ile to będzie trwało? 5 minut. Idziemy, bieramy worę i spiegamy. Ze zakładników oku. A policja już jedzie? Tak, już wiem. Powiedz, ile masz kropelek? Ty co tutaj? Mówię 21, 22. Moja, proszę nie brać. 16. A to ja ci później mogę powiedzieć, może ten. Nie, bo ja mam oczy na maksa. No. Ja też to wszystko mam na maksa i teraz mówię trochę lepszy, nie? Myślisz, że mogę uzyskać nawet do 25% kropelek więcej? Tak, bo... ale ty masz, słuchaj, ja mam 7 najnowsze na tej. Nie wiem, w tablecie? No, nie. No. Mam najstarszą i 5. Jakbyś miał i 7, bo tablet bierze z army wszystko. To jest procesor. Czyli mówi, że 4 kropelki więcej. 6 lat różnicy. 22. No ja też czasem 17 mam. To się, powiem ci, to się opłaca. To jest progres po 6 latach. Mogę rybę wziąć? Dokładnie. Bo to jest was zjebany tablet Bohemii, no to co? Nie, to moja, proszę zostawić. Czekaj, bo muszę coś zrobić. Proszę, dać mi rybę. Oczywiście. No nie, proszę mi oddać rybę. Proszę się nie pochylać. No. Przyjechali. Rybka. Halo, ryba. My się bawimy w ciuciu babkę. Rybka. Teraz to będzie klatek zara. Znaczy oczków. Rybka, ruszaj się. Ona chyba jest już nie żyje. Wdechła. O kurde. Zdechła. Oddawaj ją! Oddawaj ją, koniu! Zjadłeś ją! Jaki goniu? Koniu! Goń! Sam się goń! Wysłałem! Wysłałem na nasze fotki tabletem, poszły. A kto to powiedział? Kacperek, słyszę cię! Kacperek, gdzie jesteś? Otoczeni jesteście! Gówno! Chodź, go na górze jest! Otoczeni jesteście! Piszcie mi w ogóle! Kacperek! Nie! Ja go znam, tego poddaję Kacperka. Się. Poddaję się, przepraszam. Otoczeni. Nie bijcie mnie. Otoczeni, to jest rzeźba. Szukujemy go? To ten facet, jak się odzywa. Puśćcie mnie. Pomogę wam. Ty, a jak ty nam możesz pomóc, jak ty nawet nie potrafisz nas otoczyć? Co? Krzyczeć tylko potrafię. Przyjdź do policji, teraz, że jesteś porwany i że ci łapę zjebie. Co nam zrobisz? Ratuj życie. Jak wam pytam informację, pewną, bardzo ważną, jaką? To mnie wypuścicie? Ale jaką najpierw powiedz? Ty, Jaciek! Co mówisz? Co jest? W budynku jest jeszcze jeden. Prewencja. Okej, okay, dzięki, kurwa. Powiedział, że jest jeszcze ktoś w budynku jeden. Musimy go znaleźć i weź go skuj. No jak nie? Zostałeś porobiony, kurde. Szukamy go. Tu jest! Poddaję się. Kurwa, tu siedzi. Poddaję się. Jebany. Następny. Kurwa, Kacperek, ty to jesteś konfident. Jednak. Jebany śmieć. Kacperek, dojadę cię. Kacperek, żeś kurwa w ogóle nie umiesz negocjować. Przepraszam. Żeś kurde na kolegę doniósł. Jak tak pan może nawet... Wypuść mnie. Ciastko, wypuść mnie. Ja wam... pomogę. Trzeba było najpierw, kurde, być wypuszczonym, a później informację posłać SMS-em. Tak zostałeś porobiony. Ja was postawię obok siebie. Nie. Tu. Przepraszam. Kacperku. Fajne masz majteczki. Kto ma czarne majteczki? Sama się prosisz. Ulala. Muszę sprawdzić, żeby nie, czy nie kłamią przypadkiem. Jak to koń? Poróbko. Majeczka? Nie. No. Kto tam mówi? Musimy pogadać. Koniu! Cicho tam. No teraz? Mhm. W kiblu. Jadę tego tutaj obok. Tak nas zabiją. Nie, nie będzie tak jak ostatnio. Nie, tutaj prokurator Rusiński. Chodź. Chodź, coś mi piszczy. Ratunku! Dzień dobry. Matio 133, dzięki za suba. Dobra. Chodź, Majeczka. W kibelku? Tak, ale musisz szeptać. No jestem. Uwaga, Majeczka. Przypał! Jest przypał! Czekaj, bo przypał. Jakiś policjant przyjechał obok nas, że mamy autobus przygotowany już. Powiedział tak. Co to za muzyka? Nie wiem, o co chodzi. Spoko, to Dorian to załatwi.
Słucham? Kto muzykę puszcza? Wyłącz tą muzykę. Nikt nie puszcza. Puszcza Pol, puszcza muzykę przez radio. A, bo ja miałem u nas włączoną i na tym chodziła. Majeczka, no, słyszysz mnie? Ten policjant jechał i powiedział, że mamy autobus. Majeczka, weź się przyznaj, czy ty masz chłopa? Wiesz. No, co cię tak wychędoży, kurde, że nie będziesz porywać znajomych i napadać na ludzi non-stop, jesteś strasznie niewyżyta. Myślałam, żeby sobie napaść takiego chłopa i sobie go ukraść. Majeczka, bo ja słyszałem, że ty tylko łobuzerka, że po prostu dzień w dzień, nie możesz się opamiętać. Czy coś jeszcze? No bo, no jakoś trzeba zarabiać, no. Są takie sposoby, są inne, ale te są najlepsze. Ale czy ty to robisz dla pieniędzy, czy ty to robisz dla, kurde, tego, adrenaliny? Aha. Ja lubię taki, wiesz, przyrost emocji. Przyrost emocji, no właśnie. No. Widzisz, Majeczka, tak to jest, nie? Jak to mówią, albo nie powiem, nie mogę powiedzieć. A widziałeś, jaki mam pistolet? Właśnie widziałem, że wszyscy macie złote pistolety, nie wiem skąd. Ale to blokujemy na początku, jak się wjeżdża. Czekaj, pokaż. Czekaj. Początku. Dobra. Czekaj. Czekaj! Jeszcze jak zablokujemy na końcu... A kurwa, nie wierzę! Dorian! Dorian! Pokaż to! Czekaj! Czekaj, kurwa! Czekaj, stój w miejscu! Czekaj! A kurwa, tombak cygański, nie wierzę! Broń z tombaku, a myślał, że ma kałacha złotego! Wiedziałem, że coś jest nie tak! Kurwa! Gdzie żeś to kupił? Na autostradzie od cyganów? No, broń z tombaku masz! A na rosyjski topi się. Ty, słuchaj, bo kurwa szeptasz, rozumiesz? Ja cię nie słyszę, bo ty biegasz. Mówię, że masz broń z tombaku zrobioną! To nie jest złoto! Złoto! Gówno nie złoto, tombak, widziałem z bliska! Ale beka, kurwa, widzieliście? Ma kałacha z tombaku. Ja się nie pierdolę, tylko chodź pieniądze wynosić. Idę. Nie mogę wytrzymać po prostu z was, kurwa. Majeczka pokazała mi tego deserta, od razu się wydał jakiś taki ciemniejszy. To jest złoto. Kurwa, nawet gryźć nie muszę. Na, weź, nie pokazuj tego. Bo się obśmieją wszyscy. Złoto. Szczere złoto. Gówno, szczere złoto. Ciągaj. Szczere złoto jak ty, jak z Ewką rozmawiasz. No. Jacek. Bo położysz się na chwileczkę. Daj tu, kurde, pracować ręcą. No, uwaga. Ręcą. Tu wyrzucaj worki to tutaj. To pani powie, kiedy start. Do... 6 worków tu. To musi pani powiedzieć, kiedy start. Chuj, ale komuś... O. Halo? Nie wierzę po prostu, że broń z tombaku nosi. Dziewczyną też dałeś z tombaku broń? Żeby się popisać? Nikomu nie dałem król, żadnej broń. Król cyganów. Nie wierzę po Zamknij prostu. Się ją. Kurwa. Nikomu nic nie dałem. Ewa! Same sobie kupiły. Ewa, co to jest? Cygana jakiegoś. Kurwa, no nie, z czym jest to? Zazdrościsz? Teraz to już nie, wcześniej to może trochę. Dajcie im tym pieniądze szybko, bo ja na zupę się spóźnię. Kurwa, ten tam no zupę woła, weź go zaszczel mu głowę. Ile mają tych worków tu zrzucać? Faktycznie to jest dobra. Policja najpierw doręczy wam zabezpieczony telefon do negocjacji. Pewnie z HIF-em ten telefon. Nie bierzcie telefonu z HIF-em. Uprzedzam, że będzie podchodziła jednostka specjalna pod bank, żeby wrzucić telefon do środka. Kurwa, z tombakiem chodzi. Myślał, że nikt się nie przyjrzy z bliska, bo się będzie bał się na broń gapić. Bronie mają być wszystkie skowane. Mogę już zbierać? Czekaj, Majeczka. To jak to będzie, co? Panie, ja już powiedziałem, negocjacje będą... Mam brać worek? Zaraz podjedziemy z telefonem. Nie będę na worek. Wora. No ja powiedziałem, 300 tysięcy i czarny man, macie 5 minut. Będę zabijał za panie. Powiedziałam. To... Kurde, nie mam miejsca, no. Może już głupi jesteś. Ej. Dobra, wszystko wynoszę. Waliło mi sterownik w laptopie. Tutaj w plecaku. I nadal żyje. Komu wynosisz te worki? Dziewczyny wynoszą. A dobra, dawaj. Czekaj, co chciałem powiedzieć? Panowie, będziemy śpiewać? Ty, Majeczka, to wiesz co jej jest, nie? Co? Baba bez bolca dostaje pierdolca, dlatego ona się taka zrobiła. Od kogo dostaje pierdolca? Dobra, zaczynamy. Pierdolca dostaje ogólnie. Teraz. Ty, zamyka się! Panie.
Kurwa, zamyka się, uciekać! Ewakuacja! Nie zamknie się. Jak tam mam idzie? Jeszcze jeden wyciągnął. No nie mogę, bo się, że jest zamykany i jest napisane. Dorian, będzie wolny lewy pas. Safe jest zamknięty, nie możesz wziąć pieniędzy. Dobra, już mamy 6. Jak to wziąć? O. No nie wyszło wam, jeszcze raz. Kto jeszcze ma wziąć? Ale wydaje mi się, panowie... Do. Odpowiednie tony grać. No właśnie, no nie ma tak. A te dwa? 3, 4. Do. Co z tymi dwoma? Co z dwoma, co zostały? Kurwa, tego to wyjebie. Co? Wysoko zaczęli. Kurwa, na emeryturę będzie. Nie ma znaczenia. Proszę zaparkować na parkingu. No jeszcze raz. Jeszcze raz, no. No. Do. No. O jest. Tak? Dobra, do. Cicho na razie. Aliska, mogę coś ci zagrać? Gdzie ten telefon? To jest moje. Telefon. No. Zamknąć się. Kurwa, to jest drugi safe. Ja wiem, widziałem się. Oni chcą jakiś telefon zmienić tam do jednego. To na wycieczkę. Cicho. No coś mi się przykleiło, no. No i co tam? Jestem. Jasiu. Co jest, tak, Kacperku? Mówią na mnie pan Ciastko. Dobrze, panie Ciastko. Puść mnie, ja mam Kacperku, widzisz tego snajpera tam? Wiecie, czego schodzimy raz, kurwa. Gdzie jest snajper? Ja widzę. No. Pod samochodem. Widzę, widzę. Ja bym cię wypuścił, jakbyś go steabagował. Jest. Długi jest chyba. Krecik Pol, dzięki za zasubskrybowanie. Dźwięk suba dla ciebie, Kreciku. Czarny van. Pomogę wam. Zostały wam 3 minuty. I czy worek w sumie trudno mi ja to co on tam mu trudno? Jakiś kościół do mnie pisze. Jak się nazywa? Powiedz mi, jak się nazywa. Dobra. Roman. Bo lokady po prawej stronie. Lokady za kolejne 50. A na nazwisko ma jak? Brzeczy. Widziałem. Brzęczy? Majeczka coś chyba kojarzy go. Słuchaj. No ja nie. Mam kurwa 8 zakładników. Za jednego chcę 100 tysięcy w takim razie. Szczykiewicz. Uwaga, pan, który miał wylew na banku. Tak, tak. 9 znaczy się. Otwórz. Ale odbicia. Otwórz. Ja tu. W tej lazie, ona jest taka czysta i tak jest połyskująca, że widzę bloki na zewnątrz odbite przez ścianę. Bo to jest szkło. To jest... Ja muszę patrzeć z boku, mi się wydaje, że neutrina. Wykonaj. Że neutrina przenikają. Powiedziałem ci. Amelinium. Ściągasz wszystkie blokady. Pewnie jakiś policyjny, bo oni nie potrafią nic. I spajek sypy. Przynosisz 250 tysięcy i czarnego wana podstawiasz. Okay. Mogę go rozwalić? Kogo? Negocjatora. Kurwa, uciekł. Jest tu. Czy oni lądują na dachu? Nie, nie da rady wylądować na dachu. O czym? Ja nie powiem. Nie, nic. Powiedz. To dawaj tarczę. Hmm? Co? Co tam królu cyganów? Zajebie ci, rozumiesz? Tylko widzę, że Ewka ma. Ewka to ma prawdziwą broń. Czego zazdrościsz? Nie zazdroszczę, no ale porównaj sobie. No może, powiem tak, szczerze to może ty masz. Co? Złoty, ale Mai to dałeś z tombaku. Stałam. Od kogo? Od przyjaciela. No to cię zrobił, kurde, na tombak. Na takiego
kurde. No od kogo? Od przyjaciela cygana. No powiedz mi, od kogo? Nie mogę ci Darian powiedzieć, no. Możesz. No nie. No powiedz mi, bo wy widzę, że dostajecie fajne rzeczy. Przepraszam. No. Ale czemu nie jesteś skuty? Żeby dostawać takie rzeczy. Ja cię zaraz skuję, podnieś proszę ręce. Proszę związać. Proszę go związać. Jak tam sytuacja, chłopaki? Wszystko w porządku? Nie wiem, to ci powiem. Dorian zazdrosny. Zakładnicy, wszystko w porządku? Też miałam takiego pistolet, który mi zabrał. Skąd twój kolega. Skąd wiesz, który? No Tom. A ty nie jest mój kolega. On powiedziała, że to twój kolega. A, Sullivan. Czemu cię zabrał? Moja. No bo tak. Co? Jasiek pyta się, czy ruchasz się, czy trzeba z tą chodzić. Kto? Jasiek. Tak wszyscy stoi. Ja tak nic nie powiedziałem. Proszę mnie tu nie wrabiać w takie sytuacje. Ciastko. Pusz. Pocałuj go w usta. Dorian, we śnie nie wygłupiaj. Na robocie jesteśmy. Dokładnie, to nie czas. Porywacze cioty. Jak będą czasy, to się zobaczy. Mogę go rozjebać? Co ty kurwo powiedziałeś? Zabić. Pięci. Kto powiedział? Kacperek. Ja słyszałem, co powiedział. Kacperek, kurde. Wchodzi tu jakiś... A, ma worek na głowie teraz. Oficer. A już pan czeka. No, na pewno taki kawał nie będę miał. Kurwa, pan tam. I ile mi darzowana? Dwóch zakładników. Dwóch? Z ilu? Z ośmiu, tak? Dziewięciu. My, i reszta za 250, tak? My tych zakładników tutaj i robimy. Mam jeszcze na zapleczu 10. No. To wiem. To ja podjeżdżam, dajesz mi dwóch, tak? Się boję. Tak. Ty, Dorian, a możemy sobie jakieś zabrać ze sobą? Możemy. To Kacperek z nami pojedzie. Dobra. Nie, jego nie bierz. Czemu jego? Nie bierz Kacperka. Kacperek jest ten ugodowy. To już lepiej Ramireza. O Boże, jaki jestem magiczny. Patrzcie, co ja robię, dziewczyny. Ja... Nie masz kurde od pasa w dół. Patrzcie na to. Weźmy. Panie, nie robisz. Przechodzę przez drewno. To jest moja moc. Panie, nie jestem X-Menem. Moc przechodzenia przez drewno. Co jest? Nieprzydatna nigdzie poza lasem. Z tej? Oczywiście, z tej Sadama dokładnie. Zobaczymy. Zanurzona w roztopionym złocie była, wiesz? Co? Prawdę? A może w tombaku fajne, roztopionym? Tym? W tombaku roztopionym chyba. Kurwa. Roztopionym złocie. Złoty się cyganów. I czy mi się odpięło od nogi ten? Co ci się odpięło? Woreczek? A co ty masz w tym koreczku? No woreczek. Woreczek miałam. A woreczek, Boże, myślę, co ci za worek wisimy. A gdzie jest mój? Mówię, no jakiś ten cewnik czy coś? Woreczki. Ty, a gdzie jest mój woreczek? Ale jak dotkniesz tej kulki, to jest, nie? Jakiej kulki? Tak pomacam kuleczkę? No jest. Aha. On jest, taka magia. To dobrze, lepiej, żeby go nie było widać. No, oczywiście. Hmm. Co tam robił panie Zalado? Kuleczki dotykają. Nie interesuj się. Dotykamy się po kuleczkach. Pokaż mi swoją kuleczkę. Chcesz, możesz wyjść sprawdzić, strzymasz klucze do tego. Daj mi klucze. Patrzcie, jakby policja wchodziła, co może zrobić w takim przypadku człowiek drewno? Bariereczki zawierajcie. Odblokowuj na razie. Stanek do banku, tylko jeszcze tam. A pieniądze? Pieniądze już jadą. Tutaj, na sygnał tam. Słuchajcie. Ile mam czekać jeszcze? Trzy mi wystają. Jakby co? Jest prawy tor wolny. Jesteśmy gadający z tobą. Pod ladą. Jak jedziesz, to jest prawo droga, prawy ten, pas wolny. Mam prośbę. Czemu pan tam złapał pana? Siedzę pod ladą, ale mi się chce jeść. O nie, co czyje to noga? Jaka noga? Ja tu żadnej nogi. Oj. To co tutaj wystaje? Moc drewna. O! Widzę, że Wanik już podstawiony. Chyba nie dotykaj tego. Naja, police swat. Co się stało? Kto tam co? Się przyklei do ciebie. Co to jest? Coś tam leży takiego. Takie długie.
Poka. Długie i śliskie. Długie jak rubaczek. Gdzie poka? Śliskie. Coś tam żyga coś. Ty, Dorian. No? Jak tam? No moment. Bo zaraz nam wrzucą ten. Nie gaz. Będzie gaz. Kurwa, jak idzie gaz, to ja rozwalam zakładników. To już mówię FS. To nie mnie. To logiczne. Kurwa, nie, bo nigdy nie trafiam. Teraz, bo zawsze jestem rozkojarzony. Na dupeczki patrzę, rozjebię w głowie. Kunia. Muszę pamięć mięśniową. Wyrobić. Nami, my ich nie możemy zabić, jak wyjdą z banku. FK. Bo mi stoisz na celowniku, a pamięć mięśniową na tych dwóch wyrabiam. Możemy, no tak, to, ale wiesz, że... Ramirez, nie pójście. A co to za problem wszędzie kolczatki wokół gdzie banku rozstawić i tyle? Zakładnie. Które zakładnie wszystkie osłupki? Było więcej. Albo tak kilku naraz rozjebie. Co? Które osłupki tu chcesz, żeby zostało... Oh. Wszystkie tutaj, co stoją po stronie banku, tak? Gdzie? Pójdzie gaz, to was nie ma. O, dzień dobry, panie Maje. Jednym strzałem wszystkich, to nie? To było groźne. Wiesz co, to ja może też stanę po drugiej stronie. Nie, bo zawsze się to kończy tak, że kurde wpuszczają gaz, a wszyscy, nikt nie wie co robić i wszyscy ten... No rozpierdalasz jak leci gaz albo strzał jak... To ja zazwyczaj jak leci to nic nie widzimy i zaczynamy biegać w ścianę. To no, zawsze się rozpierdala. Niechcąco, proszę, proszę nie zabijaj mnie. Co tam mówi? Kto to będzie? Ktoś tam pierdzi. Tam jakaś tarcza tutaj tylko widzę. Włączę sobie czat na telefonie. Tam jakiś gościu celuje za tą furgonetką. To jest ich snajper. Bendicy. Nie, tam tarcza był jakiś gościu, jest, tarcza był jest. Jakiś gościu z tym. Jest tarcza. Za wannym tam, policyjnym. Kurde, włosy mi przeszkadzają, no. Ty. A jakby na przykład ktoś dla hecy oddał strzał takim przypadkiem z zewnątrz, że niby to policja i byśmy zaczęli strzelanin i nikt by nie wiedział, kto za pierwszy strzelił. Daniel to noob. Daniel to noob. Arnold Vader. Odkładowanie kolejnego. 250 tysięcy odblokowuj ten i koniec. Daj klucze jeszcze mi. Dałem ci, możesz sprawdzić. Chcesz to sprawdzić? Nie. No co, znowu? Został wylewny. Dawaj, wczoraj. No tak. Ja no Apollo Cargo nie wziąłem. To jakąś muzykę puszcza. Dobra, dobra. Słuchaj, kasa będzie iść słuchaj, za tarczą po obstawie, tak? Dobra. Będzie przekazywane workami na razy. Pana kim pan jest? Za każdy 50 tysięcy będą dwójka. Ty macie coś do picia? Majeczka? Nie, całość. No czekaj. Weź jakąś kawusię tu zapodaj. Jak będzie całość, to będzie całość zakładniku. Proste. Proszę. A masz dziwne. Jajecznica z kawą? Kto tak je? No, na śniadanie. I taka trochę zupa. Nie celuj do nich. Wszystko naraz. Ktoś strzela. Mam rozwalać zakładników? Pan zabierze tych frajerów tam obok, bo mnie irytują. Co ci oni się tak... Co to jest? Oni są obydwoje splątani w tańcu miłości. O, co oni robią? Możesz tak nie robić. Komu pieniądze mam oddać? Tutaj poproszę, pan puści pod tym. Puści pan pod tym. O, czemu go kurwa? No to wszyscy spi. Ach. Dobry. Masz prawo zachować milczenie. Wszystko co powiesz może zostać użyte przeciwko tobie. Dziękuję. I teraz proszę pojedynczo wypuszczać zakładników, tak jak było umówione. Proszę się odsunąć. Będziemy ich pojedynczo odciągać stąd, także wystaw pierwszego, a my ich będziemy sami odciągać sobie. Mam bacon. Nie, najpierw jeszcze blokujecie drogę. No drogę będziemy odzyskać. Majeczka. Nie, teraz co tam? Drogę. O czym myślisz? Idę, najadłam się. O szynce. Szynkę byś zjadła? Szynce. Mhm. Czemu tak? Znaczy teraz to już wiesz, się najadłam, ale przed chwilą myślałam o szynce. Kurde, którego będziesz robił, jak nam tu wejdą? Kurwa. Najpierw tego konia tam na daleko. No już wydaje. I powolutku w prawo. Ja porobię tego czarnego, co się kręci.
Co się dzieje, Dorian? Czemu to tyle trwa? Nie rozumiem tego. Słyszycie? Już powinniśmy uciekać, mieć pieniądze ze sobą. No. Słucham. I znów się nie uda, czuję to. Im dłużej tu siedzimy, tym... Tym bardziej. Teraz nam puszczą gazy. Ty, Majka. Chcesz rebus rozwiązać? To odwróć się. No. Sprawdzimy w systemie u nas, nie? Trzeba policzyć, ile będzie Dorianów u nas. No, zgadnij, jaki to jest rebus. Wiem, w systemie trzeba to wrzucić. Zbysiu. Co jest? Nic, rebus robimy. Zostanę, jak zgadnę. Jak zgadniesz, to będziesz mogła mieć jedno życzenie. Zwaliłeś konia. Dokładnie tak. Kurde. Kurde. No to teraz, kurde. Okej, czyli mamy zrobić tunel na most, tak jakby, tak? Kurde, to nie wiem co teraz. Będziesz miał życzenie, to mi później powiesz. Ty, jak im walnę tak pod jajka, to myślisz, że wszystkim jajka urwie? Dobrze. Jak komuś strzelisz pod jajka? No tu walnę im tak po prostu wkroczę, to przez wszystkie przejdzie? Ucham. No myślę, że przez dwa pierwsze tak. A co myślisz, że trzeci ma stalowe jaja, czy co? No za daleko. A tam. Siła oporu by stanęła. Siła oporu myślisz? Oporu czego, kurde? Kurde, jajek. Myślę, że to nie jest żadna siła, nie jest. Broń do plecy, na plecy i do kawy. O co chodzi? Ja tu kombinuję. Wszystko słychać. Zastanawiam się, jak to fizycznie załatwić. Czy to fizyka, czy to termodynamika. Ale co? Jak szczelę w jajko, tu, temu pierwszemu, to na, przez ile przejdzie? Kurwa, nie pierdolcie, tak, wychodzimy. Dobra, idziemy. Już nawet nie można pogadać już. Wychodzicie? Wychodzicie? Ta. Jednego bierzemy. Dobra, to ja usiadam do busa. Czemu nie mogę wejść? Nie było go. The back. Przejściu pan ma. Prawy pas wolny, pamiętajcie. Czemu nie? Nie, stój! Co? Ja zostawiłeś majeczkę! Konia! Kurwa, ale no może się ty. Kurwa. No nie. Nie ma jej. Będzie ją trzeba. Którego konia nie ma? Maj nie ma. O kurde. Zapinam się. Zapinam pasy. Kurwa, teraz będzie gruba. Nie wierzę. Maja! Odbijemy cię! Kurwa, no to... Słuchajcie, ja już przestałem mówić wsiadajcie, wsiadajcie, bo zobaczcie, że oni się kapną, rozumiecie? Przecież oni słyszą, że ty mówisz wsiadajcie. No a kto mu zastawił most tego? No po... Już? Pojedziemy już. Dobra, dobra. Ale gdzie on to zastawia? Wszystkich macie? Tak, mamy wszystkich prawie. Helikopter za nami leci. Prawie. No, helikopter. Kurwa, co zrobiliście z Mają? Nie wsiadła. Ja pierdolę. Helikopter jest nad nami. Policzak ją obezwładnił. Rozumiesz? Kurwa. Dorian nie poczekał na nią. To była ją w drzwi, nie wsiadała. Ale Maja lubi przygody. Trzeba chwilę poczekać. Dobra, ja ją odbiję, jestem adwokatem. Dlatego czekałem. No teraz tak trudno, teraz. Słuchajcie, macie przebrania? Nie. Prawym pasem, pamiętajcie. Też nie. Zbierzcie się na ja mam. Zamieńmy się swoimi ubraniami. To. Zamieńmy się, to Ewka, zamieńmy się koszulkami. Czekaj, to ja ci mogę dać moją, Masiu. Ale masz owłosione nogi, haha. Nie, żartowałem, nie chcę się zamieniać. Chciałem sprawdzić tylko, czy ogoliłaś ręce na ślub. Gdzie helikopter? Gdzie jesteście już? Nie mogę wyłożyć tego. Gdzie helikopter? Jestem zakuty, nie? Kurde. Kto z nami jedzie w ogóle? Ramirez. Zakładnik. Po co nam za jakiś Ramirez zakładnik? Czy dają pieniądze? Kurde. Szybko, sprzedawajcie. Kurde. Gdzie coś się sprzedaje? Tu, chodź szybko. Gaz! Nie. Gdzie się to sprzedaje? No, co się, bo blokujesz. No nie. Na ziemię mówię. Na ziemię. Ziemia, ziemia. Gdzie wy jesteście? O. Oczy mnie bolą. Uważaj, jedź. Jedź, dawaj go, w prawo, rozjedź go.
Zatrzymaj się. Stop. O, pominę się. Zatrzymaj się, stój. Biuro szeryfa. Rączki, synu. Pol? Słucham. Rączki, synu. Gdzie mam jechać? Jedź na most, na most. Pozycję. Mamy zakładnika. Rączki, opuść synu. Broń, pomóż mi, cofnij się po mnie. Kurwa, nie zakładnik. Czemu nie jechaliście moją drugim wanem po mnie? Tu na lewą. Co wy zrobiliście? Miałem ich blokować i kurwa gówno. Mój tu stoi znowu. Jak mam po ciebie spotkać, jak mi ty celuje? Pan, czekaj. Pan tu na lewo. Zakładnika podejść po mnie. Nie strzelajcie do pana, bo będę strzelał. Strzelają. Kurde, mnie tu nie znajdą. Chodź tu, chodź tu. Ej, ja siedzę w krzakach, co mam robić? Mamy tam podjechać autobusem? Czy czekać tutaj? Ja siedzę w krzakach, kurwa, i nie wiem, gdzie mam iść. Da się stąd jakoś uciec? Jestem przy basenie w krzakach. Szybko, 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 chodź. Ale gdzie? Chwila. Ja... Bo słyszę strzały dookoła. Co mamy robić? Czekamy co ja tym moście, czy jedziemy po was? Kurwa, oni tu strzelają, tu jest pełno policji i strzela. Kurwa, siedzę tu. Nie wys... Czekaj, bo my tutaj mamy... Jadę. Dobra, co blokuj. Mamy zablokować? Da, to zablokujemy, jak będzie jał. Już jadę. Do ciebie wsiądziemy. Którędy będzie blokada? Lewy pas wolny, jak jedziesz. Lewy pas wolny, dobra. Ty blokujesz? Nie, ja wiesz co, jak wysiądę, to źle wysiądę. Kurwa, czemu oni mnie... Ej, czemu mnie zostawiliście? blokuj. Zostawiłeś Jasia! Kurwa, ja siedzę w krzakach. Siedź tam, kitaj się. Tak? Zamknąłeś okay. Auto? To siedzę w krzakach. Tak, zamknąłem. Siadaj. Siedź tam po cichu, nie gadaj, bo cię wyczają. Nie, bo ja szepczę. Szepczę tak cichutko, że nikt nie słyszy. Czuję się z majeczką poszkodowany. Chuj, w życiu mnie nie znajdą, kurwa. Siedzę w takim gęstym... kaskiej kosodrzewinie, jakże gęstej, że nigdy. Dobra, siedź tam i po ciebie wrócimy. Batman. No? Daj Polowi 5K za kurs. Co? Daj Polowi 5K za kurs później. Co dać? Kurwa, 5000 za kurs taksówką. A co za moje czekanie na policja pytanie. Policja wbiła! Zabiłem go, kurwa! 50 dni! Dobrze, strzelaj do nich wszystkich tam. Możesz, do wszystkich. A pierdolę, kurwa. Czuję, że zaraz się Jasio od rozłączy. Ukradłem policyjny samochód. Pojechać po ciebie? Samochód gdzie jesteś, Jasiek? Zajebałem im samochód, gdzie mam jechać, kurwa? Jedź do góry, spotkamy się na Bluetford. Zajebaj się auto. Strzelają, kurwa! Uciekam! Uciekaj! Nie wiem, dokąd uciekam! Uciekaj! Dobra, długa. Gdzieś na zachód! Kurwa! Uciekasz, Jacek? Jacek, żyjesz? Uciekam, kurwa! Grozi mi 50 za zabójstwo! Żółwie widzę na mapie! U, na most jadę! Mam jechać na most, czy nie? Nie na most, bo tam jest nie blokada! Nie na most jest zablokowany! To boki, kurwa, to jak? Do wody! To bokiem! Do wody! Podpłyniemy po ciebie.
A, dobra, to tak robię. Nie, to nie wierzaj do wody. Do wody, do wody. Ale do jakiej wody? Przy moście? Do wody wjeżdżaj. Ty, wy jesteście w statku? Halo, mów! W statku jesteście, czy co wy? Nie, my jedziemy furgonetką. To kurwa, jak chcecie po mnie podjechać? Nie wiem. Ja pierdolę, to... Podjeżdżamy do ciebie już. Ale... Podjeżdżamy do ciebie. Jak możecie podjechać? Na most mam jechać? Gdzie wy jesteście? Masz kurwa do wody wjebać się. Nie wjebię się do wody, bo ja jestem po drugiej stronie mostu. A masz blokadę na moście? No o kurwa, jest tam policja na końcu, nie jadę tam. Zacofam się. Weź, skacz do wody, zeskocz na moście. No, ale wy jesteście furgonetką, to gdzie jesteście? Jezus, zabiję się, kurwa, co ty mu mówisz, Paul? Mam skakać, czy nie? Tak! Czemu ja mam worek ciągle? Wody, po ciebie przyjedziemy. No to skaczę. A, kurwa. O kurwa. Głupi pomysł moim zdaniem. To jest bardzo zjebany pomysł. Zaraz policja tu przyjedzie, kurwa, i mnie zgarnie i tyle będzie z tego. Możecie mi wytłumaczyć, w jaki sposób chcecie do wody wjechać furgonetką? Halo? Tak. Halo, w jaki sposób chcecie do wody wjechać furgonetką? Tak. Co kurwa tak? Wjechać. Kurwa, mówcie do mnie, bo to ja się wjebałem do wody, po co ja tu pływam w tej wodzie? Zaraz będziemy. Ale gdzie wy będziecie? Nie rozumiem, kurwa, no przecież ja... Nie rozumiem, Batmana. Ja w ogóle nie rozumiem, przecież ja kurwa w wodzie jestem, jak furgonetką w wodzie chcecie jeździć? Ja nie wiem, co ty chcesz zrobić. Tylko kurwa, za durny pomysł był. No i siedzę w wodzie, idę, wypływam stąd. Ja to głupi pomysł, znów stracę kasę, kurwa. Wisisz mi kasę, jak mnie złapią. Kurwa, mogłem wydupić tym samochodem gdzieś daleko. A siedzę w wodzie, kurwa, pod policją. Jasiek! No co? Słyszysz mnie? No słyszę. Przydałeś worek? Tak, kurwa, no! I wpadłem, wskoczyłem do wody, nie wiem po co, ale ciemno. Gdzie jesteś, Jasiek? No pod mostem, no w wodzie, no gdzie mam być? Ej, kurwa, policja przyjechała tutaj. Wiesz, gdzie masz płynąć? No nie wiem, gdzie mam płynąć. Przecież ja tu dopłynę, do brzegu najbliższego dopłynę za 5 minut. Słyszysz, Dorian? Tam dopłyń. Idziesz do furgonetki, gdzie, bo kurwa, tutaj tam policja jeździ. O czym on gada? O czym ty gadasz? Gdzie tam dopłyń? Gdzie ty jesteś? Pojebane, idę w las, uciekam. Wiesz, tam w Bentleyu? Ej, gdzie ty jesteś? Kto? Kogo się pytasz? No zostawi mnie. My jesteśmy w aucie z Minato. Ja już uciekłem w las. Dorian, gdzie ty sam jesteś? Nie wiem, gdzie jestem, nikt mnie nie znajdzie. Nie masz GPS-a? Mam wysiąść? Gdzie jesteś? Ale pan mi tylko poda powód zatrzymania. A już go złapali, kurwa. Jaki jest powód zatrzymania? Zatrzymują go. Teraz tam mnie kurwa nigdy nie złapali. Proszę pana, proszę, tu jest garaż. Widzi pan, że tu jest garaż? I niech mi pan powie, czemu pan mnie przy garażu zatrzymuje? Słucham? Bo to jest pościg i wolno. Kółarka w garażu przy garażu jest. Czemu tak ciemno? Bo noc jest, kurwa. Szczala. Ja podróżuję lasem, wiecie? Jak za dawnych czasów, jak na maślakach. Kurwa, rozjebałem Helkę. Helikopter się rozjebał. Rozjebałem, zabiłem pilota. Kurwa, ale Helka dał, podejść po mnie, ktoś... Porobiłem tego policjanta tak, że kurde się zesrał. Podjechać? Szybko na drugą stronę po mnie, ktoś podjedzie, strzelają do mnie i Helkę rozjebali się, sami się Helką rozpierdolili. Ja nie rozbieram, zabiłem pilota! Zabiłem pilota! Ostrzeliwany jestem, nie mogę, woda!
Ja mam przed sobą najdłuższą drogę w życiu. Podjedźcie na drugą stronę po mnie, szybko. Jesteśmy już na drugiej stronie, gdzie ty jesteś? Co? Ja gdzie jestem? Dorian! Nie, 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 Dorian. Dorian! W ogóle, ja to kurwa muszę zadzwonić do kogoś poważnego. Dobra, idź po Jasia, bo chyba go nie ma już. Z której ty strony jesteś? Jasiek. Ja? No, z której strony jesteś? Ja jestem z tej takiej po prawej. Po prawej na mapie? Tak. Kurwa. No przecież mówiłem wam, że nie wiem po co mam się wyjebać do wody. Nie słyszę, nurkuję, gdzie jesteście? Czekaj. Wracamy tam. Dobra, ja sam o siebie zadbam, bo z wami to kurwa to i tak w życiu. Już bym dawno był kurwa w domu. Z kasą. Nie wiem gdzie on jest. Podaję koordynaty. Dominiczek Konfitura. Z nami jest policjant. Goni nas. Widzę go. Widziałem jak patrzył celmierza. Nie da się chyba, nie mam chyba worka, bo to jest chyba jakiś bug graficzny, wiecie. To ja jeżdżę tym vanem. Nie mam worka, bo miałem worek, to bym mógł go upuścić. Faceluję do was. Strzela. Dorian, ty się tam chowaj. Nawet jak wywalę maskę i broń, to mnie złapią i złapią. To tak chyba nie działa. Gdzie jesteś? Po prawej stronie? Ja mam wyjebane, ja gdzie już sam o siebie zadbam. Nic wam nie powiem. Kurwa, to masz czarny van? Podejdź bliżej. Ale mamy tu akcję, bo nas gonią, wiesz? Cały czas uciekamy im. To ja się do mnie nie zbliżajcie, bo ja mnie nikt nie goni, ja już jadę oddać kasę do banku. Strzelają. Czy jak ja raz sprzedałem worek, to mogę go jeszcze raz sprzedać? Jedziemy! Co, Pol? Kasiu, gdzie jesteś? Pol, ile razy można worek sprzedać? Jedziemy! Gdzie jesteś? Ale Jasiu, mnie już tam nie ma dawno, ja już pobiegłem w las. Kurwa, musiałby... Płacimy 300 tysięcy! Musielibyście przepłynąć łód motem przez morze, jestem na środku morza. Kurwa, gdzie jesteś? No powiedz! Rozjebaliśmy helikopter policyjny. Jestem na środku jeziora. Policja jedzie. Płynę na drugą stronę. Ale w drugą stronę, ja co tam je widzisz, co widzisz? Cicho. Gdzie jest Jasiu? Jasiek, jesteś po prawej stronie, jak się na mapę patrzy, tak? Nie, bo teraz to już w ogóle jestem w dół, bo płynę przez jezioro płynę. Kurwa, matka ziemia na lewo. Matka ziemia, odbiór. Matka ziemia na lewo. Szukają cię, Jasiek. Matkę ziemię wyjęli, Coast Guard, straż przybrzeżna cię szuka. Słyszysz? Słyszę i co mam zrobić? Straż przybrzeżna, gdzie jesteś, szybko podjedziemy po ciebie. No, przepływam właśnie przez ławicę żółwi, na południe od mostu. Dobra. Ale będę na południowej stronie, na plaży wyjdę zaraz, tam gdzie marihuanę się robi. Ktoś się chyba wypierdolił właśnie, bo... A kurwa, jakim prawem oni wiedzą, że ja płynę? Uważaj, bo tam straż przybrzeżna płynie do ciebie. Ale skąd oni kurwa wiedzą, że ja płynę wodą? No kurwa, tak samo, nie wiem. Jedziemy i nie pierdolcie. Jedziemy już, gdzie jesteś? No, na południe od ławicy, po drugiej stronie tego, wody. Tam przy marihuanie, jak się w stronę marihuany. Jak jest Maryśka, to gdzie ty jesteś? 73989. 7389. Chyba. A może kurwa. Słyszycie? Maja dostała 160 miesięcy, czy boją? No trudno, no. Są straty w ludziach, no niestety. I tak kogo złapali? Tylko Maję. A zobacz, my rozjebaliśmy radiowozy, policjantów, helikopter. Czy to normalne, że ja 50 tysięcy sprzedałem, czy mogę worek kilka razy sprzedać? Tak, możesz kilka razy. To ja mam jeszcze przy nodze worek. No dobra, to zajebiście. Możesz tam bodajże do 6 razy i wtedy 300 tysięcy możesz najwięcej wyciągnąć. No teraz jak już powiedziałem, to pewnie siedzą, teraz pilnują. Na południe od połowy żółwiu będziesz, tak? Tak, gdzieś tutaj. Dobra, jedziemy tam. Nie wiem dokładnie gdzie. Może tu ja jestem?
Albo bardziej tak na południe od wydobycia klejnotów. Matka Ziemia, co to jest Matka Ziemia? Płyną tu. Piracki statek, kurde. Dobrze, pizzę zjadłem. Nie miałbym siły przepłynąć. Ale jak to się stało, że ja nie zginąłem tam w środku, jak byłem? Dobra, uciekam. Jesteś już tam na południu od powierzchni? Już prawie, zaraz będę na Marisce. Tam. Na Marisce będziesz? Przy drodze, no, na Marisce, jak się jedzie do tego miasteczka. Ale najpierw oddam kasę do banku. Jesteś na tym polu Maryśki? No nie no, kurwa, tam to dobiegnę za 5 minut. Najpierw muszę do banku podjechać. O, słyszę samochód, wasz to wy? Tak, to... nurkuj vanem, nurkuj do wody nim. To stańcie tym vanem. Nurkuj do wody nim. Pan w wodzie. Widzę twojego ciastka, tylko twoją głowę widzę, nie? W tym lesie to jest to ciastko, kurwa, jebane. Kurwa, szybko. Co bierzemy? Ja mam limuzynę. Coś co, tak, to musi pomieścić. Mogę do banku iść odnieść kasę? Tak, no możesz, no tak. A możemy iść jeszcze sprzedać resztę? Możemy. Tak, możemy. Kolejny helikopter. Spokojnie. Chowajcie się, leci helikopter. Chowajcie się wszyscy. Dobra, chowamy się. Na ziemię, wszyscy gleba. Będzie helikopter, wszyscy gleba, za mur, wszystko. Przelecieli chyba, ale poczekajcie. Już nie mogę się doczekać depozytu, biegnę. I tu jest bankomat. Do budynku. Pod bankomatem już. Dobra, ja muszę dodać kasę. Dobra, ja jadę ją bronić. Mi zajebią zaraz, kurde. Fakwiny. Jasiek! Do auta! Szybko! A, do auta, myślałem, że wydupiamy. Seta! Co się stało, jak ja dostałem gazem? Co? Była akcja. No właśnie, nie wiem, czy mam worek, bo miałem, ale coś go nie ma. To chyba zniknął.
Nie, on się rozwiąże. Masz, na pewno masz przy nodze. Puszczę Moliny. Nie będę go rozwiązywał. Mógł zniknąć. Zajem go. Unikać już nas. Nie będę go zabijał. Zajem go, bo nie możesz go zostawić związanego. Bo go zabijasz, albo go ten. Nie możesz go związanego ten. Zastrzel go w takim razie. Uwaga, bo tu będą już rozstawieni. Słyszałem komunikację. Nie mają jednostek już. Kluczatki. Co ma być? Oho! Nawalają? Jakim cudem oni wiedzieli, że... Kurwa. Kurwa, otwórz nas! Kurwa, otwieraj! Znów by było to samo. Ja pierdolę, pierwsze co to zginąłem, no nie wierzę. Wierzę, chuj, kasa i tak już jest kurde schowana. Wiedziałem, że jak z nimi się tylko spotkam, to mnie policja złapie, nie? Tak to już jest. Ale moi drodzy, co żeśmy zarobili, to żeśmy zarobili, a tamten zarobił kulę, kurde, policjant zarobił. Nie. Jak ja bym sam ten napad robił, to bym był najbogatszy na świecie.